Znajdujemy się na ulicy Zalewskiej w Chotyłowie. Za moimi plecami widzimy faktyczną wymianę oświetlenia, która jest w tej chwili przeprowadzona w całej gminie. Oświetlenie uliczne zmieniamy z tego tradycyjnego, sodowego na nowoczesne LED-owe. Ma to na celu przede wszystkim poprawienie widoczności, ale także i tu ważny argument w związku z tymi cenami energii, jakie w tej chwili są. Nie tylko teraz, ale i wcześniej. Tak liczymy, że 30% to jest realna oszczędność na tej wymianie oświetlenia, a w związku z czym też będziemy mogli tak zaprogramować lampy, aby świeciły dłużej, szczególnie w tych okresach jesienno-zimowych, bo wtedy jest największe zainteresowanie światłem ulicznym. Projekt realizowany jest w ramach Polskiego Ładu dla gmin, na którym terenie znajdowały się PGR-y, Państwowe Gospodarstwa Rolne. Kwota dofinansowania to było 1 800 000 zł. I kwota ta wystarczyła na to, aby przeprowadzić przetarg, nie dokładając środków własnych ponad to, co jest zarezerwowane w programie, czyli 2%. 98% to jest dofinansowanie, jakie można było uzyskać właśnie na tego typu cel. No, bardzo to cieszy, bo wymiana lamp ze środków własnych, czy nawet z tych dofinansowań, które były na ten cel, 70-80%, oczywiście dużo, ale 98% to jest naprawdę prawdziwy sukces. I bardzo się cieszę z tego, że po przetargu udało się w tym limicie utrzymać. Tym przedsięwzięciem robimy jeden z takich kroków w przyszłość, bo jest to przyszłość, polegający na tym, że zastępujemy coś starego czymś nowym, czymś nowoczesnym, czymś, co poprawia jakość życia mieszkańców, ale także wpływa na zasobność portfela budżetu gminy. Jest to jeden z wielu kroków dotyczących właśnie dostępności do nowoczesnych technologii, bo jeśli chodzi o samą energię elektryczną, realizowaliśmy już dwa projekty, jeżeli chodzi o fotowoltaikę dla mieszkańców. W tej chwili przymierzamy się do nowych projektów, szczególnie jeśli chodzi o źródła ciepła. Mam tu na myśli w tej chwili tylko obiekty publiczne, czy szkołę podstawową, czy zespół placówek oświatowych w Piszczacu, czy zespół placówek oświatowych, właśnie którego się znajdujemy w Chotyłowie. Chcemy wymienić tutaj źródła ciepła właśnie na nowoczesne pompy. Wykonawcą inwestycji jest firma RS Piotr Szymański z Parczewa. Termin wykonania to jest 22 listopada, ale sądząc po zaangażowaniu i po realizacji w tej chwili, mogę powiedzieć, że sama wymiana już istniejących lamp zakończy się dużo wcześniej. Myślę, że do końca wakacji to jest taki bardzo realny termin. Termin wydłuży się, jeśli chodzi o budowę nowych odcinków oświetlenia, a budowane będą na ulicy Brzozowej, ulicy Widokowej, części ulicy Nowatorskiej oraz na ulicy Sportowej w Piszczacu, także tamta realizacja na pewno przeciągnie się bliżej terminu wynikającego z umowy. Ale trzymamy kciuki, wykonawca już kiedyś u nas realizował inwestycje, odbyło się to bez żadnych problemów i myślę, że tym razem będzie to samo.